Cześć! Słuchaj, co to jest twoim zdaniem Eier im Schmalz albo Arum Schmalz? Powiem ci, Eier im Schmalz to są jajka na smalcu, a Arum Schmalz to jest troszeczkę tak spolszczone. A co to jest tak naprawdę? Tak naprawdę to po prostu jest cholera jajecznica. I dopiero od XIX wieku to słowo wlazło do naszego słownika. Ja dzisiaj mam jajecznicę, którą je się na śniadanie najczęściej, ponieważ trwa to po prostu 15 sekund, rozpierdalasz jajka na patelni, smażysz z czym kurwakolwiek chcesz. Mogą być same, mogą być z boczkiem, mogą być z szynką, z czym tylko kurwa mać chcesz. Mogą być naprawdę, jeżeli ci się podoba, z bekonem albo baraniną. No rób sobie co chcesz. W każdym razie jest to uniwersalne danie, które zachwyci każdą panią nad samym ranem, jak wylądowałeś u niej wieczorem. Nie wiedziałeś, jak wrócić do domu z powrotem, a chciałeś jej zrobić coś fajnie dobrego do łóżka, to zrób jej Eier im Schmalz, czyli jajka na smalcu. Teraz się już nie gotuje, nie smaży na smalcu, znaczy smaży się na smalcu. O właśnie, gęsi smalc jest zajebisty. Bo jest bardzo zdrowy. Znaczy teraz już nie ma takich fanaberii, czy jest zdrowe, co nie, bo jest teraz tak. W latach 50. mówili, że tak, w 60. tak, 80. tak. Pamiętaj, jedz to, na co masz ochotę. Jeżeli twój organizm potrzebuje gówna, zjedz je, ponieważ będzie zdrowe dla twojego organizmu. Jeżeli twój organizm potrzebuje kawioru, wpierdalaj kawior. Jeżeli chcesz jeść jajecznicę, jedz ją, dlatego że twój organizm tego potrzebuje. Tak, nawet gdybyś miał jeść papier, to jedz, bo pamiętaj, papier może być dla ciebie zdrowy. Jeżeli chcesz, jedz co chcesz. Pierdol wszystkie diety. Po prostu i tyle. A jeżeli tylko jajecznica, Eier im Schmalz, czyli jajka na smalcu, to z jakimś zajebistym pieczywem. Tutaj akurat mam fajne pieczywko, które jest pieczywkiem z siekanym czosnkiem i masełkiem przy okazji. Super, polecam. Twoje zdrowie. Dlaczego się tak ubrałem? To po prostu rano wstałem. Dlatego jem jajecznicę i pokażę wam przy okazji swoje cyce. Ale suchar. A to nie jest suchar, tylko bardzo dobre jedzenie. Twoje zdrowie. Popiłem wodą, bo nad ranem na śniadanie najlepiej pić wodę mineralną. Ale ja pochodzę z Warszawy i tam mieszkam. I najlepszą wodą mineralną jest kranuwa. Ponieważ kranuwa jest zdrowa i jest zajebista. Zajebista i pamiętaj, że nie da się zrobić bambuko, że kupujesz jakąś zakichaną wodę mineralną, którą ci mówią, że o której ci mówią, że tam jest dużo potasu, srasu, pierdasu. Jest lekko gazowana. I wydajesz niepotrzebne pieniądze. Chyba, że ktoś lubi. Boże. Nie ma jak ta jajecznica. Pamiętaj też, że jak chodzisz do sklepu, to masz jajka, napis na opakowaniu. Jajka od kur z wolnego wybiegu, czyli co?
nie popędzają jej? Czy ona tak sobie wolno biegnie? Nie, nie, nie. Wolny wybieg oznacza o tym, że ona nie siedzi w tym pieprzonym więzieniu, w tym brojlerze, gdzie tylko może wyciągnąć dziób i dwie łapki, ale sobie biega. Kura zielononóżka. Kurwa, nie widziałem takiej kury zielononóżki. Whatever. Jeżeli taka jest i te jajca są zdrowe, to można je jeść. A propos jajka i jajecznicy. Powiedz mi, kto był pierwszy? Głupie pytanie, ja wiem. Od tysięcy lat zadają sobie ludzie. Jajko czy kura? To inaczej. Uproszczę. Kto był pierwszy? Jajko czy kurwa? Na przykład. Niepotrzebnie sobie zrobiłem jajecznicę z tych 5 jajek, bo nie da rady tego przełknąć. Jest tego za dużo, jest to wspaniałe, tylko że po prostu trzeba jeść, jeść, jeść i końca nie widać. Jak jesteś taki cwaniak, to powiedz mi, opcjonalnie, ile jajek skóry jest w jajku na przykład takiego strusia? No ile? Czy można go tak po prostu rozbić o patelnię? Bo ja wiem coś o tym. Raz jadłem, ale nie sam. Dobra. Nie opchnę tych 5 jajek. O. O fuck. Ale czad. W kwestii jajek to by było na tyle. Resztę zjem na kiblu, jak ostatnio. See you. Następnym razem suszone mięso, być może suszona ryba, suszone drewno i suszone szkło. Ho, 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 ho. Cześć. Cześć.